Dzień dobry, Magdalena Cieślińska, zapraszam na serwis informacyjny, a w nim nie będzie płockich ogrodów światła. PKN Orlen zamiast tego szykuje niespodziankę dla seniorów, sprzęt komputerowy dla uczniów subregionu płockiego, a na koniec zmiany w kursowaniu autobusów. W tym roku nie zostaną zorganizowane coroczne płockie ogrody światła, które na Wzgórzu Tumskim ustawia PKN Orlen. Koncern w tym roku zorganizuje paczki dla seniorów. W tym roku nie zobaczymy w Płocku ogrodów światła. PKN Orlen wykorzysta jednak te pieniądze, które miały być przeznaczone na tę coroczną akcję. Zamiast cieszących oko świetlistych ogrodów stworzone zostaną świąteczne paczki dla najstarszych mieszkańców Płocka. Zdecydowaliśmy się przekazać środki finansowe, które mieliśmy zaplanowane na organizację Płockich Ogrodów Światła, na świąteczną paczkę dla płockich seniorów. Rzeczywiście z myślą o płockich seniorach, o ich zdrowiu, bezpieczeństwie postanowiliśmy zorganizować świąteczną paczkę, która będzie zawierała w swoim składzie produkty wigilijne i świąteczne, które na pewno pozwolą naszym płockim seniorom spędzić te święta cieplej, wygodniej, po to, żeby nie wychodzili chociażby z domu. Ale z drugiej strony to akcja, która jest dedykowana również dla płockich firm gastronomicznych, bo wiemy doskonale o tym, że lokale gastronomiczne są zamknięte, tylko potrawy na wynos są przez nich serwowane. Dlatego zorganizowaliśmy również tę akcję z myślą z drugiej strony również o firmach gastronomicznych po to, żeby im pomóc w tym trudnym okresie. W paczce znajdą się świąteczne potrawy, nie zabraknie barszczu z uszkami, pierogów czy ciast. Inicjatywa ma być bowiem także wsparciem dla lokalnych lokali gastronomicznych. Infolinia będzie otwarta od 1 grudnia do 13 grudnia. Płocki senior może zadzwonić bądź opiekun w jego imieniu na tą infolinię, zgłosić chęć otrzymania takiej paczki, podając swoje imię, nazwisko, adres dostarczenia paczki i datę urodzenia i oczywiście to zostanie zrealizowane. Paczka zostanie dostarczona bezpośrednio pod drzwi jego domu, mieszkania w 23 bądź 24 grudnia zgodnie z umówioną rozmową telefoniczną. Jeśli zatem ukończyli Państwo 70 lat i mieszkają w Płocku, to w dniach 1-13 grudnia pod numerem telefonu 24 365 8610 zamówić mogą Państwo świąteczną paczkę od PKN Orlen. Telefon będzie czynny w godzinach od 8 do 18. Samorząd Mazowsza doposaża szkoły w sprzęt komputerowy. Ponad 3000 laptopów, 2800 tabletów i przeszło 3000 drukarek niebawem trafi do szkół na terenie Mazowsza, w tym na teren subregionu płockiego. Samorząd Mazowsza przekaże sprzęt dla uczniów z województwa mazowieckiego, który ma pomóc im w nauce zdalnej. W sumie w ramach przedsięwzięcia pomoc trafi do 236 szkół, w tym też do 20 szkół subregionu płockiego. Ma to być wsparcie dla uczniów w dobie COVID-19. Sytuacja pandemiczna i problemy związane z nauczaniem skłoniły zarząd województwa do poszukiwania środków w naszym regionalnym programie operacyjnym, środków europejskich dla wspomożenia nauczania zdalnego. Zrealizowaliśmy projekt na ponad 30 milionów złotych, dzięki czemu kilkaset takich zestawów dla nauczania zdalnego, ale też podniesienia możliwości i ucyfrowienia procesu nauczania. To bardzo duże przedsięwzięcie. W sumie do szkół trafi ponad 3000 laptopów, prawie 3000 tabletów i przeszło 3000 drukarek. Rozstrzygnęliśmy przetarg i te wszystkie urządzenia znakomicie poprawią w tej chwili stan tych pracowni w szkołach, a jednocześnie pozwolą usprawnić nauczanie zdalne, które nie wiadomo jak długo będzie jeszcze niezbędne. To jest taki konkretny bardzo wymiar wsparcia środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej dla naszych dzieci, dla młodzieży, żeby mogła mimo tych olbrzymich problemów z epidemią jednak mieć postępy w nauce. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 35 milionów złotych, z czego 28 milionów złotych stanowi wsparcie z budżetu Unii Europejskiej. Kolejne zmiany w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej Płock. Weszły one w życie od minionej soboty i dotyczą m.in. kursowania w soboty i niedzielę. Co się dokładnie zmieni?
Kolejne zmiany w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej w Płocku. Spółka poinformowała o zmianach w kursowaniu, które zaczęły obowiązywać już w sobotę 28 listopada. Zmiany dotyczą m.in. handlowych niedzieli, które w tym roku zaplanowano jeszcze 13 i 20 grudnia. Jak podaje KM Płock, od 28 listopada 2020 roku w dni wolne autobusy komunikacji miejskiej Płock kursować będą w soboty, ponownie według sobotniego rozkładu jazdy. Linie 0 i 10 pozostaną zawieszone. W niedziele handlowe również według sobotniego rozkładu jazdy, a w niedzielę niehandlową 6 grudnia według niedzielnego rozkładu jazdy z kursami linii podmiejskich. Co ważne, od 23 listopada spółka przywróciła także przystanek na Winiarach przy szpitalu. Zatrzymają się na nim linie 2, 3, 14, 19, 22, 26 na kursach do Winiar i 61. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie serwisu informacyjnego.